Sądzimy, że w całym 2018 roku niestety lokaty i konta oszczędnościowe będą oferować mało atrakcyjne oprocentowanie dla oszczędzających. To będzie pewnie do 2% przeciętnie w skali roku. Czasem pewnie banki będą oferować promocje, które pozwolą zarobić więcej, 2,5%, 3%. Wynika to z kilku przyczyn. Jedną jest to, że Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na niskim poziomie. 1,5% to jest ta stopa referencyjna i sądzimy, że nie zmieni tej polityki w horyzoncie najbliższego roku. Żeby w 2018 roku pomnożyć swoje oszczędności, czyli na lokatach lub na kontach oszczędnościowych zarobić więcej niż wynosi inflacja, trzeba będzie zarobić około 2,5% w skali roku. To jest dosyć dużo, ponieważ banki oferują obecnie zwykle poniżej 2% w skali roku i nie spodziewamy się, żeby to się zmieniło w najbliższym roku. Co oznacza, że trzeba będzie korzystać z różnych promocji. To znaczy taki przezorny oszczędzający powinien wyszukać lokaty, które oferują banki tak powyżej 2-2,5%. One zazwyczaj są na niewielką kwotę, powiedzmy do 10 tysięcy złotych na krótki okres, na przykład 3 miesiące. I te pieniądze przerzucać pomiędzy kolejnymi promocyjnymi ofertami.